Pamiętamy z historii Niemcy wysiedleni gdzieś tam na daleki wschód. Część z nich wróciła, kiedy mogła, na niemiecką ziemię. Przed wojną, przed II wojną światową spora mniejszość niemiecka na terenach byłego ZSRR. Głaskow niebieskie spodenki, Konstantin Arisz spodenki czerwone z tymi białymi lampasami. Obydwaj walczą z klasycznej pozycji. Arisz troszkę bardziej frontalnie ustawiony do swego rywala. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Szybkie ręce Głaskowa. Szybki lewy prosty, no, ale na razie to dopiero sam początek tego pojedynku. Głaskow w tym roku walczył raz w Krasnodarze. Pokonał przed czasem w piątej rundzie Jewginię Orłowa. Ta walka zakontraktowana na 10 rund. Nie ma żadnego nawet bałtyckiego czy jakiegoś innego mniejszej rangi pasa na szanie, ale to oczywiście nie ma żadnego znaczenia, bo te pasy tylko ozdobnikami tak naprawdę. Mnóstwo dzisiaj rozmaitych trofeów podczas tej gali. Zobaczymy pojedynki o pasy WBC Baltic Silver, czyli można powiedzieć o wicemistrzostwo bałtyckie federacji WBC. Marzą się te pasy, ale to jest pokłosie tego, że każdy weekend to jest kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt gal na całym świecie. Wiele z nich transmitowanych przez telewizję. No i promotorzy chcą po prostu, by walki wieczoru chociaż miały rangi mistrzowskie, a przecież mimo to, że mamy już cztery liczące się federacje, jedną pukającą mocno do tego, by ją uznać za poważną, czyli IBO, mistrzarzy gal, promotorów jest jeszcze więcej. Walczył jeszcze Głaskow, przepraszam, w maju oczywiście w Moskwie, w tym samym kompleksie. No i wygrał przez TKO w siódmej rundzie z Gebeną Olokinem. To było zwycięstwo przez TKO w siódmej rundzie. Na razie bardzo spokojnie boksują obydwaj. Arisz bardzo ostrożny, a Głaskow nie spieszy się, czeka na możliwość zadania czystego, bardzo mocnego ciosu. Koniec pierwszej rundy, można powiedzieć, że rundy zapoznawczej. Patrzmy na najciekawsze momenty pierwszej rundy. Dobry ten lewy prosty przedarł się przez szczelną, wydawało się, gardę Głaskowa. Druga runda tego pojedynku. Waga ciężka, 10 starcie zaplanowano na ten pojedynek. Arisz próbuje zaskoczyć Głaskowa, strzelił tym lewym sierpem, ale nie dał się Ukrainiec złapać tym ciosem. Arisz w swojej karierze boksował już o kilka trofeów. W 2007 roku zdobył tytuł mistrza Niemiec, pokonał Turkana Altunkaya.
boksował także opas IBF Intercontinental. O tym już mówiłem. W 2011 roku w październiku pokonał Varola Vekiloglu, a potem w pierwszej rundzie go znokautował, a potem w dziewiątej rozprawił się z Andrejem Palą. To było 9 marca tego roku. Z Dudlenierem Solisem, jak mówiłem, przegrał, ale wytrzymał 12 rund z mistrzem olimpijskim, który boksował z dzisiejszym bohaterem wieczoru, Vitalijem Kliczko, ale pamiętam, walka nie potrwała długo, kontuzja Solisa. Bardzo niejasno to wszystko wyglądało, były podejrzenia, że Solis symulował tę kontuzję. Szybkie wymiany. No i mam wrażenie, że póki co to w tych wymianach precyzyjniejszy jest Irish. Nie może na razie Głaskow się wstrzelić. Widać, że czeka na możliwość, na błąd Niemca. Ten nie kalkuluje szybkimi, bardzo takimi dynamicznymi wejściami do pół dystansu. Zaskakuje Ukraińca i mam wrażenie, że w tej rundzie to Konstantin Irish jest lepszy. Znów chaotyczny początek ataku Niemca, ale ostatni cios, ten prawy prosty, doszedł do celu. Idziesz już, chcesz zasadzić. Nie, tego nie надо. Ty должен через переднюю руку его. Только через переднюю. И вот так, как его накрутили, руки в правую. И потом подхватили широко левую сбоку. Только широко это сделать надо. Через руку. Ты брось ему правую, он оттягивается вот так вот назад. Брось ее, и тут подхвати. Только не спеши. Я говорю, передний, передний, он слушает меня тоже. Ты передний, не давай. Раз. И левый сбоку. Прямой сбоку. No i ma być nawet przez gardę, nawet przez ręce, ma być aktywniejszy, bo czeka i rzeczywiście potrzeba chyba takiego ostrego zareagowania ze strony trenera Głaskowa, bo jest zbyt pasywny póki co w tym pojedynku. Runda numer 3. Irish w swoim stylu nic tutaj nie zmienia. Tak potrafi boksować i próbuje za wszelką cenę wykorzystać wszystkie swoje atuty. No właśnie, ma bić prawą przez ręce i lewy sierp pod prawy łokieć. Takie były zamierzenia, takie były polecenia trenera. Ale boi się podjąć ryzyka, wycofuje się momentami w połowie akcji. Mocny prawy, bezpośredni,
ale nie zrobił ten cios większego wrażenia. Teraz ten lewy sierpowy Irish z całą pewnością odczuł to uderzenie, ale też zdołał je zamortyzować. Minuta do końca trzeciej rundy. Dobry balans, dobra ruchliwość Irisha. Na razie nie daje się trafić. Właśnie spięty jest Głaskow wyraźnie. Nie jest dużo wyższy od Niemca. 5 centymetrów nie jest też, nie ma dużej przewagi zasięgu. No ładnie, teraz wreszcie lewy, prawy, prosty wyprzedził Irisha, ten przestrzelił. Zaczyna powolutku bardzo, ale mam wrażenie troszkę przełamywać Niemca Głaskow. Nie dał się złapać tym prawym sierpem, była lewa ręka na miejscu, a sam odpowiada ładnym lewym prostym. Myślę, że to była runda Wiaczesława Głaskowa, ale pierwsza taka, w której jego przewaga była wyraźna. Te dwie poprzednie, mam wrażenie, że Irish prezentował się ciut lepiej. Na co dzień Irish mieszka w Hamburgu. Ty chcesz go uderzyć. Nakinie udar jeden raz i wszystko. Dlaczego ty idziesz tupo i chcesz go uderzyć? Ty dlaczego pod tułowiem przestał bić? Dlaczego ty przestał to robić? Przednie, tułowiem na głowę uderzyć. I opet na przedniej ręce. Nie spieszy. Ty понял mnie? Вот так вот и работай, а так все хорошо. Ты его раскрываешь, просто ты начинаешь жестко, хочешь ударить. No to jest z całą pewnością ta najlepsza akcja w tej rundzie. Lewy prosty, poprawka prawym. Ale ciągle za mało aktywności, ciągle zbyt pasywny jest Wiaczesław Głaskow. Namawia go jego trener, by był aktywniejszy, by częściej wyprowadzał ciosy, by cały czas był inicjatorem akcji. Prawa ręka była na miejscu. Ale już widać, jak się ten pojedynek może układać. Irish odpuszcza troszeczkę, ale po to, by zmusić do błędu, by złapać na błędzie Głaskowa, by skontrować go lewym lub prawym sierpowym. Na to się w tej chwili wyraźnie nastawia Konstantin Irish. Dobry, bezpośredni, prawy, prosty. Ale właśnie, zaje cios i czeka Głaskow. Zamiast od razu wywierać jeszcze większą presję na starszym od siebie o 5 lat Irish. To już nie pierwsza taka walka, w której Głaskow w ten sposób boksuje. Brakuje mu takiego przekonania, gdybyśmy mieli używać piłkarskich porównań. Ciągu na bramkę po prostu. Jest taki zbyt statyczny w ringu. Musi podjąć ryzyko, jeśli chce zrobić karierę, jeśli chce, by ludzie tłumnie walili na jego pojedynki, to musi być bardziej efektowny. Jest skuteczny w tej rundzie, przynajmniej do tej pory, też już zdobył przewagę, też kontroluje wydarzenia w ringu, ale by zarabiać miliony, by ściągać tłumy, sprzedawać pełne hale, walczyć w systemie pay-per-view, trzeba walczyć efektownie. Chyba że się jest Witalijem lub Władimirem Kliczką, bo różnie bywa z tą ich efektywnością, ale jeśli się wygrywa wszystko po kolei, nokautuje, wtedy bez względu na styl ludzie chcą to oglądać. No ale Głaskow, przynajmniej na razie, do tej pory w swojej karierze aż tak efektowny nie jest, chociaż oczywiście z tych 12 walk, które wygrał, 9 to były zwycięstwa przed czasem, no ale nie ma co się oszukiwać. Do tej pory większość jego rywali to nie byli pięściarze z najwyższej półki. Daj
Końcówka czwartej rundy. Łaskow kontroluje już w tej chwili ten pojedynek. Druga runda z rzędu, której na pewno był lepszy od Irisha, ale też ani razu nie wstrząsnął Niemcem. Nie dał się też jednak zaskoczyć ani razu mocnym ciosem pięściarza z Hamburga. Sześć walk do tej pory przegrał Irish. Po raz pierwszy jego pogromcą okazał się zwycięzca walki z Mike'em Tysonem. Sensacyjny pogromca Mike'a Tysona, Danny Williams, którego my oczywiście kojarzymy najbardziej i pamiętamy z pojedynku przegranego przed czasem z Albertem Dragonem Sosnowskim. Potem przegrał z Andrejem Palą, którego ostatnio pokonał. Zremisował z Aleksiejem Mazikinem, świetnym swego czasu amatorem z Ukrainy. Lewy sierpa, teraz prawy Irisha i od razu przykleił się Głaskow do Niemca, nie chciał ryzykować. No i znowu dobry, bezpośredni prawy prosty. No i podany też jest wynik po tych czterech rundach. To jest walka o pas WBC Baltic jednak i Federacji WBC w tej chwili w trakcie trwania pojedynku podawane są wyniki. Cała trójka sędziów punktuje w tej chwili zwycięstwo, prowadzenie Wiaczesława Głaskowa. Irish boksował także z Tajem Filcem, który z kolei jest znany polskim kibicom z pojedynku z Mariuszem Wachem. No i ciężkiej porażki z rąk Mariusza Wacha. Myślę, że to ten efektowny nokaut Mariusza sprawił, że bracia Kliczko zdecydowali, że Władimir stoczy pojedynek właśnie z naszym Wikingiem. To starcie 8 listopada w Hamburgu. Mamy nadzieję oczywiście na wielki pojedynek Polaka, ale to trzeba uczciwie przyznać, że niewielu daje jakiekolwiek szanse Mariuszowi na sprawienie sensacji. Gdyby to się udało, byłaby to jedna z największych sensacji ostatnich lat. Świetny lewy prosty, poślizgnął się tu. Irish nie stracił świadomości, stracił na chwilę równowagę. No ale Głaskow to widać, że jednak jest ospały, że nie wykorzystał tej szansy, chociaż też pokazał tutaj fair play, bo nie rzucił się na Irisha. Przecież gdyby trafił jednym mocnym ciosem, jakimś nawet bezładnym prawym z góry, pewnie Irish wylądowałby na deskach i to byłby prawidłowy knockdown, bo przecież stracił równowagę po ciosie. Filcem przegrał Irish przez knockout, ale to była walka w programie Price Fighter, znanym także polskim kibicom. Formuła 8 pięściarzy walczą w jeden dzień. Trzyrundowe pojedynki, przegrywający odpada. Z Filcem zmierzył się w półfinale i to był międzynarodowy turniej w kategorii półciężkiej. Ciężkie oczywiście. Popatrzmy na najlepsze momenty tego
pojedynku. Właśnie po tym lewym, no tutaj zdecydowanie powinien to wykorzystać Głaskow. Ja myślę, że jakiś problem ma Głaskow z koncentracją, z motywacją. Ja nie wiem, czy jest, na pewno jest zbyt wycofany. Zresztą dlatego też tak bardzo próbuję go motywować w narożniku trener, bo przecież to był idealny moment, żeby doskoczyć, strzelić mocnym prawym, chaotycznym nawet, jak powiedziałem, byleby tylko dopełnić dzieła. Nie mówiąc o tym, że Irish był odsłonięty, walczył o to, żeby utrzymać równowagę. I taki cios zbity z góry, taki cep po prostu mógł spowodować, że Niemiec byłby zamroczony. Sierp Ukraińca podkręca, mam wrażenie, siłę ciosu i też dynamika. Lewy, prawy, to była świetna akcja. Jeszcze raz poprawił prawym i teraz już widzi, że Irish odczuł te ciosy. No ma kłopoty z agresją w ringu Głaskow, ze zbyt małą agresją, ale kiedy przyspiesza, kiedy pokazuje pełnię swoich możliwości, no to okazuje się, że nie było przypadkiem, że w Pekinie wywalczył brązowy medal Igrzysk Olimpijskich, a rok wcześniej na Mistrzostwach Świata zdobył srebrny medal. Ale znów czeka. Mam wrażenie, że gdyby podkręcił tempo, byłby w stanie skończyć ten pojedynek dużo, dużo szybciej. Traci gardło trener Głaskowa. Ale ewidentnie trzeba go motywować. To zresztą żadna nowość, żadne odkrycie, że bardzo często tak bywa, że z tymi pięściarzami najcięższych kategorii wagowych, chociażby Mariusz Wach jest takim samym przykładem, jest pewien kłopot z rozkręceniem się tych zawodników w ringu. Czasami długo, dużo czasu mija, zanim wejdą na taki odpowiedni poziom szybkości, agresji, zaangażowania w walce. Prawy znów przez ręce przełamuje Irisha, coraz częściej lewy, prawy, teraz prawy, znów widzi, że Irish jest może nie zamroczony, ale czuje coraz bardziej presję Ukraińca, coraz mocniej te ciosy wpływają na postawę Irisha. Proszę popatrzeć, on praktycznie nie odpowiada w tej chwili na ciosy. Znowu mocny prawy, jeszcze jeden, przygląda się sędzia ringowy w oczy Irisha. No teraz odpowiedział lewym sierpem, ale już praktycznie nie ma momentów, w których próbowałby kontrować, w których czaiłby się na kontrę. To już nie jest ten Irish z pierwszej, drugiej czy jeszcze trzeciej rundy. Teraz to już jest walka o przetrwanie, o to, by uniknąć tych kolejnych coraz silniejszych, coraz mocniejszych ciosów Głaskowa. O tak, daleka, jak my wiemy, daj lewe, prawe, odpowódź na nią i pobiej ich. Pobiej ich, pojam ja. O tak, tam, prawe, lewe, prawe, i potem daj spoko, opять na nią. No ty nie zabywajся, я вижу, ти відходиш з передньої ноги, не треба ходити з задньої ноги, і ніяк по-другому, ти, блядь, доігруйся, понял? Дало ще хіба зрозуміти, що мав на мислі тренер Głaskowa. No to jeden z tych kilku niezwykle mocnych ciosów Głaskow. Troszkę jakby wzorował się na swoim wielkim rodaku, na Witaliju Kliczce, który także zawsze zaczyna walkę spokojnie, walczy bezpiecznie dla siebie, czeka, aż rywal będzie już bardziej zmęczony, mniejszy refleks, kiedy ze strony rywala nie będzie potencjalnego zagrożenia, i wtedy przyspiesza, podkręca tempo i zaczyna bić coraz mocniej. I Głaskow tak jakby w podobny sposób chciał rozwiązać ten pojedynek. Aczkolwiek na pewno nie ma takiej siły ciosu jak Witali. Takie akcje, tak czyste i mocne trafienia jak w tej poprzedniej rundzie z rąk Witali. Ja jestem przekonany, że Irish leżałby już na deskach. Podwójne
strony lewy, prosty głaskow, ale nie idzie za tym dopełnienie akcji prawą ręką. Proszę popatrzeć, zostawia nogi z tyłu już Iris, jest zmęczony, ten jego prawy nie miał żadnej dynamiki, nie czuje już dystansu, żadnych nie ma kłopotów. Głaskow z uniknięciem kontry Irisha, a to opuchlizna pod lewym okiem nie wygląda ładnie. Jak pęknie skóra, to może być po walce, bo to będzie głębokie rozcięcie. Znów jednostajne tempo, znów brakuje przyspieszenia ze strony Głaskowa. Straszliwie wydziera się trener Głaskowa, powinien zostać się uciszony przez sędziego, wyrzucony wręcz z narożnika, bo to przeszkadza momentami w oglądaniu tego pojedynku. Przepuścił ręce Głaskow, już się kompletnie nie obawia żadnej groźnej akcji ze strony Irisha, chociaż nie może być zbyt pewny siebie, bo to jednak waga ciężka. Sekund do końca siódmej rundy. Nie ma żadnych wątpliwości, że Głaskow prowadzi na punkty bardzo wysoko. No może to poza tą pierwszą, ewentualnie jeszcze drugą rundą, ale chyba tak nie było, bo po czterech rundach prowadził Głaskow, zatem musiał wygrać co najmniej trzy rundy. A potem już na pewno piąta, szósta należała do Głaskowa, siódma także. Iris jeszcze próbuje. Ostatnie sekundy rundy numer 7. No bo zabrakło w tym starciu takich akcji jak w poprzednim. Teraz trafił lewym prostym, jeszcze nastawiał się na ten prawy, na prawy Irish, ale nie doszedł ten cios celu. Głaskow wygrał tę rundę na pewno, ale przewaga nie była już tak wyraźna i już knockdown nie wisiał nad ringiem, jak to miało miejsce w starciu numer 6. Patrzmy, mocno opuchlizna, ale na razie jeszcze nie przeszkadza w walce Iriszowi, nie zamknięte to prawe oko. Ósma runda. Starcie zakontraktowane na rund 10. Wiaczesław Głaskow, niebieskie spodenki, brązowa medalista Igrzysk Olimpijskich z Pekina, wicemistrz świata z roku 2007, prowadzi praktycznie od pierwszej rundy na kartach punktowych wszystkich sędziów. Po tym starciu pewnie poznamy punktację sędziów. Oczywiście to jest punktacja pośrednia, no ale nie sądzę, żeby tutaj były jakiekolwiek wątpliwości. Bardzo wysoko prowadzi na punkty Głaskow, ale Irish jakby złapał drugi oddech. Zaczyna znów, próbuje przynajmniej kontratakować po atakach Głaskowa. Strzelił z tym prawym, ale Głaskow nie dał się zaskoczyć. Lewy sierp i poprawka prawym z góry. Na razie cały czas Głaskow bije gdzieś tam w czoło skroni policy ucha. Jak trafi czysto na punkt, może być po walce. Takim właśnie ciosem na szczękę, tym lewym prostym, mało nie przewróciła Irisha. To była chyba czwarta runda. Nie poszedł wówczas za ciosem, a mógł spróbować. 3 minuty do końca 8 rundy. Ale ześliznął się po szczęce Niemca.
Pierwszy od dawna taka akcja na wyprawy prosty, ale jeden. Brakuje powtórzenia tej akcji. Prawy na kurs ucieka poza dystans Ukrainic. Kłopot przełamany. Rywala i siebie. No właśnie, krzyczy trener jeszcze raz po tej akcji lewy, prawy. Sekund. Ósma runda za chwilę się skończy. Uprzedził prawym Irish. Robi co chce, ale tylko w tym wymiarze, który daje mu zwycięstwo punktowe. Natomiast kompletnie na razie nie jest w stanie przełamać Irisha i spowodować, by Niemiec znalazł się na deskach. Świetna akcja teraz, lewy, prawy, no ale gdyby udało mu się natychmiast po tym powtórzyć to uderzenie, ochroniarz na zęby wypada pewnie Irishowi, no bo komu innemu. A to jest być może zagrywka taktyczna, bo zdawał sobie Irish, że drugiego takiego uderzenia może nie wytrzymać. Na miękkich nogach, mam wrażenie, wracał Irish do narożnika. Patrzmy. To ostatnia akcja tej rundy. Nie powiększa się to opuchlizna pod prawym okiem Irisha, to akurat było prawe oko głaskowa, też lekka opuchlizna się pojawiła, no ale to wszystko oczywiście zdecydowanie mniejsze niż mniejsza ta opuchlizna niż pod okiem Irisha. Dziewiąta, przedostatnia runda tego pojedynku, którego stawką jednak jest pas WBC Silver w kategorii ciężkiej. No i zaczął dobrze. Głaskow, szybki lewy, prawy, ale przespał moment, w którym Irish był bezsilny, w którym Irish był zmęczony, nie kontrował. Teraz znów próbuje. Cała, słyszałem ostatnią punktację, 80 do 72 dla Głaskowa, cała trójka sędziów, bardzo wyraźne prowadzenie Ukraińca. Ostatni z sędziów wszystkie 8 rund przyznał dla Ukraińca, no gdyby tak potrafił boksować seriami, bardzo szybkie. Potrafią być bardzo mocne ciosy, może zadawać i szybkie ręce ma Głaskow, tylko brakuje mu, nie powiem, że serca, ale być może właśnie, być może to jest pewien strach przed kontrą, przed momentem, w którym wiadomo, że się idzie z taką akcją i natychmiast się ponawia, to musi być moment, w którym na chwilę traci się koncentrację na rywalu. Jest taki moment, w którym można nadziać się na kontrę przeciwnika. Znów Irish jest zmęczony. Znów widać, że ma kłopot. Próbuje kontrować bardzo mocno. Pudłuje. Zauważył też Głaskow, że ciosy na tułów robią na nim wrażenie. Ładnie strzelił prawym i lewym na tułów. Lewy prosty, spotkaniowy i po tych ciosach lewym prostym Irish wpada do przodu, zostawia nogi z tyłu, to jest wyraz jego zmęczenia. Znów się cofa, znów próby jego kontrataków są bardzo nieskuteczne, a opuchlizna pod prawym okiem coraz większa i ten prawy bok zaczyna boleć. Mocny prawy sierp jest coraz bardziej zrezygnowany Irish, ale tylko półtorej rundy, nawet mniej zostało do końca tego pojedynku. Powinien dotrwać.
No właśnie, znów brakuje podkręcenia tempa. Mocne prawe na Etu, prawy sierp z góry. Cofnął się pod liny, jeszcze jeden potężny prawy sierpowy. Głaskowa, 11 sekund do końca dziewiątej rundy, znów lewy prosty wyrzuca szczękę ewidentnie. Majlisz po każdym mocniejszym ciosie. Koniec starcia numer 9. Gdyby sędzia ukarał go odjęciem punktu, nic by się nie stało, tyle tylko, że to przebiegu tego pojedynku nie zmieni i nie zmieni też planu Irisha, który ewidentnie już w tej fazie walki, kiedy inkasuje mocny cios, by ratować się i dostać chwilę na odpoczynek, wypluwa szczękę po prostu na deski. Jeden z nielicznych dobrych, szybkich ciosów Irisha, a to właśnie ten moment, w którym wyratuje, chociaż nie było widać, żeby wypluł specjalnie pochranić. Dziesiąta runda. Ostatnia w tym pojedynku. Powolutku zapełnia się kompleks olimpijski w Moskwie, no ale to jest potężna hala, 17 tysięcy widzów mieści podczas walk bokserskich. Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej mieści się na parkiecie, kiedy ją wybudowano na Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. Była największą halą w Europie. Teraz, no i... przerywa pojedynek sędzia, ale myślę, że z powodu wrzasków, no nie, nie wrzasków, tam jest jakaś kontuzja głaskowa, być może zderzenie głowami, rozcięcie nad prawym okiem, ale to nie skończy na pewno tego pojedynku. Popatrzmy. Tak, zderzenie głowami oczywiście, bo żadnego tak mocnego ciosu Irisha by mógł doprowadzić do rozcięcia nad okiem Głaskowa nie było. Głaskow teraz pobudzony, może potrzeba mu takich właśnie ekstremalnych doznań, bo od razu pobudzony Ukrainiec ruszył do ataku, jest agresywniejszy. No właśnie, proszę popatrzeć, tak jest, to jest... Tak to bywa z dużymi ludźmi, że mają kłopoty z motywacją, przekonaniem o swojej sile, przewadze. Ciężko się nakręcają, trudno wzbudzić w nich agresję, bo oni nie czują lęku przed większością ludzi, którzy chodzą po ziemi. Podkręcił wyraźnie tempo Głaskow. Teraz już nie czeka, proszę, i znów lewy, prawy i potężny prawy spada na głowę Irisha. Jeszcze jeden, półtorej minuty do końca dziesiątej rundy. Głaskow troszkę na pewno to boli, troszkę deprymuje, ale też powoduje, że jest bardziej Ukrainiec pobudzony. Może jakieś potrzebne by były bodźce bólowe w szatni przed walką, może jakaś akupunktura, żeby Głaskow wychodził bardziej pobudzony, bardziej zły po prostu do ringu. Irish słania się już na nogach. Za wszelką cenę nie będzie chciał przegrać tego pojedynku przed czasem. 50 sekund ma Głaskow na to, by posłać jednak Niemca na deski. Zmęczył się Głaskow. Chyba już przyzwyczaił się do bólu i wściekłość już jest nie tak silna, nie tak dojmująca, by zmusić Głaskowa, pobudzić go do ataku. Ale znów mocny prawy, jeszcze jeden. Ale teraz troszeczkę ryzykownie zaczyna Głaskow boksować, bo to już nie jest prawy prosty. Idzie już prawy sierpowy, opuszcza lewą rękę i Irish raz spróbował szczęścia. Spróbował także trafić prawym, a w takiej akcji prawy na prawy zawsze jest ryzyko dla obydwu pięściarzy. Ostatnie sekundy tego pojedynku już nie będziemy mieli. Raczej na 99,9%
knockdownu w tym pojedynku. Tak, teraz już na 100%. Na 100% też Głaskow wygrał tę walkę na punkty, być może 100 do 90, być może wszystkie 10 rund padło jego łupem. Ale tak jak powiedziałem, jeśli chce zrobić wielką karierę, jeśli chce porywać tłumy, musi boksować aktywnie, musi wygrywać przed czasem. Oczywiście Irish to jest bardzo doświadczony, solidny rywal, ale z drugiej strony taki Ty Fields, którego Mariusz Wach ciężko znokautował, wygrał z Irishem przez nokaut w pierwszej rundzie. Z Danem Williamsem także Irish przegrał przed czasem, także nie można powiedzieć, że Niemiec z Kazachstanu, urodzony w Astanie, mieszkający w Hamburgu, to jest pięściarz z granitową szczęką, którego nie da się przewrócić na deski. Da się, nawet w tym pojedynku był taki moment, pamiętamy, ten lewy prosty, po którym Irish stracił na chwilę równowagę, oparł się o liny, nie wykorzystał kompletnie tego Głaskow. Czekamy teraz na werdykt punktowy. To jest oczywiste, że wygrał Głaskow. To będzie jego 13. triumf w zawodowej karierze. Damy i господа, po zakończeniu 10 raundów boja obracimy się k sudyjskim zapiskom. Ladies and gentlemen, at the end of the action, we go to the Chargers scorecards. Судьи Филимонов и Артемьев единодушно оценили бой 190. Chargers, Филимонов и Артемьев. Двух судьев 100 до 90. 190. И судья Эргашев 191. Jeden sędziów 100 do 91, cała trójka oczywiście. Damy i господа, jednoglasnym решением судей одержал победу и остается непобедимым чемпионом, серебряным чемпионом стран Балтики Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Ladies and gentlemen, and your winner by unanimous decision.